Witamy Państwa na pierwszej z cyklu debat prezydenckich. Witamy w gościnnych progach Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ośrodku zamiejscowym w Grudziądzu. Wraz z nami są kandydaci, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w dzisiejszej debacie. Magda Jasińska, Żaneta Walentyn, witamy raz jeszcze, a program realizują Sławomir Nowak, Jacek Domachowski, w Bydgoszczy Mirosław Fryszkę. Jesteśmy w przepięknym miejscu zabytkowym, nadwiślańskim, cudownym Grudziądzu. I tak, drodzy Państwo, ta debata będzie składała się z czterech takich tur. Na początek autoprezentacja, potem kandydaci będą odpowiadać na wylosowane pytania, następnie dyskusja i na koniec będą mogli Państwo, no właśnie, czy tu jest w ogóle publiczność? Będą mogli Państwo zadawać pytania swoim wybranym kandydatom. Tak więc, no chyba możemy rozpoczynać. Rozpoczynamy od autoprezentacji i to w kolejności alfabetycznej. Na autoprezentację kandydat ma minutę. To rozpoczyna pan Robert Malinowski. Poprosimy o wzięcie mikrofonu. No to czas start. Jestem wdzięczny mieszkańcom za to, że dwukrotnie mi zaufali i powierzyli stanowisko prezydenta Grudziądza. Liczę również, że i w tegorocznych wyborach powierzą mi to po raz kolejny. Szanowni Państwo, jestem dumny z tego, jaką nasze miasto przeszło przemianę. Wykorzystaliśmy naszą szansę, sprowadzając kilkaset milionów złotych z pomocy unijnej. Niespełna 600 milionów. Pragnę również powiedzieć, że na kolejną kadencję przedstawiam program, który nazywa się Projekt Grudziądz. W tym programie skupiliśmy się na trzech zasadniczych kwestiach. Przede wszystkim na mieszkańcach, na mieście i na otoczeniu. Wierzę, że osiągniemy sukces, gdy te wszystkie trzy priorytety będą z sobą współpracować. Grudziądz zmienia się na naszych oczach. Najwięcej informacji jest od osób, które rzadko przebywają w Grudziądzu. Dziękujemy i widzą bardzo. To wszystko. Bardzo dziękuję. Jaka miła publiczność. Wobec tego pan Mirosław Roszkowski, start. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Mirosław Roszkowski. Jestem z wykształcenia ekonomistą, menadżerem. Znam się na finansach, na organizacji, zarządzaniu. Od 23 lat prowadzę swoją własną działalność, także znam praktycznie ekonomię, jak się stosuje. Uważam, że wybory są bardzo ważne i wybieramy tutaj przede wszystkim odpowiedniego kandydata na gospodarza miasta. Uważam, że takim gospodarzem powinien być dobry menadżer. I twierdzę, że ja jestem tą osobą, która ma najlepsze kwalifikacje na ten urząd. Potrafię rozwiązać problemy ekonomiczne miasta i zadbać o mieszkańców. Także myślę, że jestem najlepszym kandydatem. Jak się okazuje, minuta to całkiem sporo na autoprezentację. Tak. Dziękujemy. Jeżeli mówię się konkretnie, to naprawdę to jest dużo. I poprosimy pani Mariola Sokołowska. Czas start. Witam bardzo serdecznie. Od 16 lat jestem związana z pracą w samorządzie. W poprzedniej kadencji byłam wiceprezydentem Grudziądza. Moją ambicją jest, ażeby miastem zarządzać mądrze i skutecznie. Z ludźmi i dla ludzi. I wszystko za zgodą mieszkańców. Swój program oparłam na bardzo ważnych filarach. Jak mieszkańcy powinni w Grudziądzu zarabiać więcej. Żeby mieszkańcy nie byli traktowani jako najtańsza siła robocza. Jak pomóc przedsiębiorcom, by mogli płacić wyższe wynagrodzenia swoim pracownikom? Mam na to rozwiązania. Wreszcie, jak wychowywać dzieci i uczyć bez poczucia dysproporcji społecznych? A także, jak mieszkańcy powinni decydować o budżecie miasta, o budżecie partycypacyjnym, dziękujemy o budżecie bardzo obywatelskim. Dziękujemy. Teraz pani Joanna Wiśniewska. Start.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Joanna Wiśniewska, mam 34 lata. Niektórzy mówią, że to za mało. Ustawa mówi troszeczkę inaczej. Mam nadzieję, że Państwo, jak i ja, się z nią zapoznali. Proszę Państwa, ja natomiast moje miasto przede wszystkim kocham, lubię i szanuję. Czego nie widzę, w samorządzie nie pracowałam dotychczas. Mam nadzieję, że jak najszybciej, bardzo szybko się to zmieni, ponieważ zależy mi na moim mieście i nie jestem zadowolona z tego, w jaki sposób jest reprezentowane nasze miasto. Jeśli chodzi o zarządzanie w tym mieście, proszę Państwa, często mówi się o tym, że nasze... Nie, proszę, spokojnie jeszcze. Że nasze miasto się rozwija. Tak, rozwija się z zewnątrz. Kiedy się przejeżdża przez most, widać nasze miasto z zewnątrz, pięknie oświetlone. Kiedy wjeżdża się do niego do środka, widać, proszę Państwa, zmieliznę. I ja słucham głosów z wewnątrz. Z wewnątrz naszego miasta, nie z zewnątrz. Z zewnątrz widzę to, co jest w internecie i tym się martwię. Dziękuję bardzo. I pan Andrzej Wiśniewski, czas start. Lat 58, samorządowiec od początku odrodzonego samorządu, czterokrotnie wybierany do Rady Miejskiej, prezydent Grudziądza w latach 90-94 i ponownie w latach 2002-2006. Inicjator przebudowy układu komunikacyjnego, inicjator uruchomienia po 30 latach od odkrycia grudziąckich solanek, specjalista od wyprowadzania Grudziądza z tarapatów finansowych, równoważenia budżetu i oddłużania miasta. Dwukrotnie grudziądzanie powierzali mi tę funkcję i wywiązywałem się z niej z dobrym skutkiem. Z osobistego życia szczęśliwy od 37 lat mąż tej samej żony, ojciec czwórki dzieci, trzech synów i córki, zapalony rowerzysta, rekord dzienny jazdy to od czerwca tego roku 300 km, więc długodystansowiec. Dziękuję. Dziękuję. A na tym zakończyła się pierwsza tura naszej debaty. Debaty prezydenckie na antenie Polskiego Radia PIK. Debata z kandydatami na urząd prezydenta Grudziądza. Prezentacja programów, odpowiedzi na pytania i dyskusja. Debata prezydencka w Grudziądzu. Rozpoczynamy drugą turę. Państwo będziecie mieli okazję, o tym już mówiliśmy, dać swoje pytania kandydatom. Natomiast teraz zrobimy to my, Magda Jasińska i ja, będziemy zadawać Państwu pytania. Każdy z Państwa ma 1,5 minuty na odpowiedź. Mamy dla Państwa przygotowanych 9 pytań. Prosimy o losowanie i zaczynamy tym razem odwrotnie, a więc od pana Andrzeja Wiśniewskiego. Proszę wybrać numer pytania od 1 do 9. Tylko do mikrofonu poprosimy. Do mikrofonu poprosimy. Siódme. Siódme pytanie. Grudziądz, miasto przemysłowe. Jak pana zdaniem należałoby zaprosić inwestorów do strefy, żeby była maksymalnie wykorzystana, a najlepiej w 100%? No, myślę, że wszyscy zastanawiamy się, dlaczego po 8 latach istnienia ciągle nie jest wypełniona w 100%. To jest chyba ewenement w skali kraju. No przede wszystkim trzeba mieć gotową, przygotowaną, bardzo solidną ofertę inwestycyjną. Takiej oferty nie ma, bo ja sam z racji tego, czym się zajmuję, zdarza mi się poszukiwać terenów inwestycyjnych dla różnych podmiotów. Tam bardzo ciężko znaleźć dobrą, porządnie przygotowaną ofertę z Grudziądza. Dalej myślę, że nie jest możliwe czy dobre bierne oczekiwanie, aż wreszcie do Grudziądza trafi jakiś inwestor. Trzeba, posługując się własnymi służbami lub jeżeli się nimi ich nie ma, wyspecjalizowanymi agendami, które szukaniem takich inwestorów aktywnie się zajmują. Dalej miasto powinno być też, jego możliwości inwestycyjne, to czym dysponuje, powinny być też promowane, czego również w Grudziądzu, o czym również w Grudziądzu trudno mówić. I właśnie brak tej polityki zaowocował tym, że właściwie Grudziądz jest chyba jedynym miastem w Polsce, które mając
specjalną strefę ekonomiczną, przeznacza ją na, lokuje w niej wytwórnie mas bitumicznych, składowisko słomy do spalania, prawda? Natomiast nie lokuje tu poważnych inwestorów w innych dziedzinach. Bardzo dziękujemy. Siódmego pytania już nie ma do wyboru. Teraz pani Joanna Wiśniewska. Poprosimy do mikrofonu numer pytania. Poproszę pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie. Grudziądz Miasta Nauki. Jak pani widzi potencjał tego miasta w sferze rozwoju nauki, tworzenia uczelni wyższych, tak żeby zatrzymać młode pokolenie tutaj w mieście? Czas start. Jeżeli chodzi o uczelnie wyższe, jak widzimy, od dłuższego czasu one uciekają. Ten wyż demograficzny, do którego między innymi mój rocznik należy, on już skończył studia, podjął pracę, więc warto skupić się na tych osobach, które dopiero będą podejmowały zarówno szkoły średnie, jak i szkoły wyższe. Ja bym skierowała tutaj uwagę, jeżeli chodzi o młodsze osoby na szkoły średnie, szkolnictwo zawodowe i techniczne, rozwój nowoczesnych technologii, technicznych kierunków w szczególności, również zawody niszowe. Jesteśmy małym miastem w porównaniu ze skalą Polski, więc warto rozwijać te zawody, które są jeszcze niszowe i które będzie można wykorzystać w przyszłości. W taki sposób zresztą jest w pewien sposób promowany nasz Grudziądz. Warto tutaj powiedzieć też o tym, że mój rocznik będzie bliżej 40 roku życia i tutaj są specjalne programy państwowych uczelni. Są to bezpłatne studia popołudniowe, które mogą podjąć osoby pracujące. Warto zmierzać również w takim kierunku. Proszę Państwa, tendencja jest taka, że młodzi ludzie, wychowując się w Grudziądzu, chcą wyjeżdżać na zewnątrz, do większych miast, aby uczyć się i tą wiedzę tutaj do nas przywozić. Więc zastanówmy się nad tym, w jaki sposób skupić te osoby w Grudziądzu, aby mogły tą swoją przedsiębiorczość wyuczoną na studiach u nas rozwijać. Dziękujemy, stawiamy kropeczkę. Kolejna to pani Mariola Sokołowska. Pytania już teraz od 2, bo 1 zajęta i 7 też. Od 2 do 9. 6 poproszę. Pytanie numer 6. Grudziądz Miasto Zdrowia, regionalny szpital specjalistyczny, w ciągu roku dług szpitala w Grudziądzu wzrósł aż o 60 milionów złotych. Na koniec czerwca tego roku wyniósł prawie 370 milionów. Jak widzi pani przyszłość szpitala i jak pani zdaniem należałoby szpital zmodernizować i mu pomóc też przede wszystkim w długu? Szpital specjalistyczny, szpital regionalny jest chlubą naszego miasta. Wymaga naprawdę wszelkich wysiłków, tak, ażeby ten szpital bardzo dobrze prosperował. Zadłużenie szpitala wynika z wielu czynników. Przede wszystkim chciałabym, ażeby ten szpital mógł być wykorzystany niemalże w 100%. Dzisiaj wiemy, że jest wykorzystany w 50%. W związku z tym, tak jak zapowiada już pan dyrektor szpitala, program naprawczy, ale nie tylko, jakie wsparcie ze strony miasta dla naszego szpitala. Ja upatruję w dwóch aspektach. W związku z tym, żeby od zaraz wykorzystać lepiej ten szpital, poza negocjacjami z Narodowym Funduszem Zdrowia, poza tym, że po prostu dostępność do tego szpitala musi być jeszcze większa. Jak ściągnąć specjalistów, którzy mogą po południu wynajmować pomieszczenia, gabinety w szpitalu, a nie poza szpitalem. Ale do tego musi być łatwy dostęp. Nie może być płatnego parkingu, bo żadna praktyka prywatna po południu w gabinetach, a przecież płaciłoby się czynsz, więc to już jest dodatkowy zastrzyk. Ponadto specjalistyka, a także kadra medyczna, która dzisiaj po prostu, której dzisiaj tak bardzo w Grudziądzu pracuje, brakuje. Przepraszam, proszę Państwa, musimy podjąć natychmiastową współpracę z kolegium medyków. Musimy postawić kropkę. Dziękuję bardzo. I pan Mirosław Roszkowski, numer pytania. Tak, może kolejny wolny. Kolejny wolny. Grudziądz Miasto Uzdrowiskowe i chodzi nam o złoża solankowe. Czy to rzeczywiście przyszłość Grudziądza? O koncepcję chciałabym spytać pana rozbudowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Lasu Rudnickiego. Co sądzi pan o tej koncepcji?
To znaczy koncepcja, no sprawa wygląda według mnie źle. Nie mam możliwości niestety przyjrzenia się temu bliżej, bo z zrozumiałych względów. Natomiast gdybym został tym prezydentem, mógłbym się bliżej przyjrzeć. Ale podstawowy problem widzę w tym, że sprawą zajmują się urzędnicy, a nie przedsiębiorcy. Powinni się takimi sprawami zajmować przedsiębiorcy. Oni potrafią ożywić i sprawić to, że wszystkie przedsięwzięcia będą rentowne i będą się rozwijały. Także tutaj widzę możliwość rozwoju tego. Czasu jeszcze troszeczkę jest. Mówił pan, że nie rozeznał się pan, tak? Znaczy, to znaczy nie tak, rozumiem, że się nie rozeznałem, co nie mam możliwości dokładnego zbadania przyczyn, dlaczego tak to jest. Ale główną przyczyną widzę w tym, że zajmują się tym urzędnicy, a nie przedsiębiorcy. Urzędnicy nie mogą zastępować przedsiębiorców. Niestety gospodarka rozwija się i opiera na przedsiębiorcach. Dziękujemy. Dziękujemy. I pan Robert Malinowski, prosimy o wybór pytania. Poproszę numer 5. Numer 5. Grudziądz, miasto atrakcyjne turystycznie. Znakomite położenie miasta, liczne zabytki, Solanki to duży atut. Jak należy zawalczyć pana zdaniem o przyciągnięcie turystów? Szanowni państwo, jeden z głównych argumentów w przyciąganiu turystów, gości naszych, jest promocja. Promocja na szeroką skalę naszego miasta, promocja poprzez różne działania. I tak my to w tej chwili czynimy. Poprzez działania zewnętrzne, promocja gospodarcza, bierzemy udział w targach różnych inwestycyjnych, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Poprzez promocję kulturalną, bierzemy nieustanny udział w różnych produkcjach centralnych, filmowych, związanych na przykład z telewizją krajową, czy z innymi programami nagrywanymi centralnie. Zapraszamy również do Grudziądza zespoły, jak na przykład ostatnio był Sabaton i Riverside, takie, które ściągają chętnych fanów z całej Polski, ostatnio było 10 tysięcy, poprzez promocję sportową, gdzie jest kilka dyscyplin sportu, które są transmitowane na żywo przez 2 godziny na całą Polskę, jak na przykład tenis stołowy, żużel czy piłka nożna. Poprzez promocję również na naszych stronach miejskich, czy na naszej stronie internetowej miasta, czy poprzez na stronach specjalistycznych, informacji turystycznej, czy jeszcze innych. Więc promocja jest głównym takim atutem. Ponadto musimy dbać o odbudowę i rewitalizację zabytków, jak na przykład czynimy w tej chwili przez odbudowę wieży Klimek, takiego symbolu przedwojennego Grudziądza, i poprzez rewitalizację Śródmieścia. Dziękujemy. Zakończyliśmy rundę drugą. Przed nami dyskusja już za moment. Debaty prezydenckie na antenie Polskiego Radia PIK. Debata z kandydatami na urząd prezydenta Grudziądza. Prezentacja programów, odpowiedzi na pytania i dyskusja. Debata prezydencka w Grudziądzu. Do tej pory bezrobocie i Grudziądz to był taki niechlubny, do tej pory, do niedawna, niechlubny przykład na mapie naszego regionu. Teraz trzeba powiedzieć obiektywnie, tak jest, że bezrobocie spadło, ale to nadal jest problem, nadal problem miasta. No i chciałybyśmy właśnie w tej rundzie o tym podyskutować. Co zrobić, ażeby te bezrobocie zbliżało się do średniej krajowej? Czyli powinno spaść o 5% mniej więcej, prawda? Bo teraz jest na poziomie prawie 17%. Takie są chyba najnowsze dane, tak państwo. Pani Joanna Wiśniewska kiwa głową, że nie, w związku z tym zaczniemy może od pani. Zaledwie 2 dni temu, proszę państwa, w Urzędzie Pracy zarejestrowało się 150 osób. Także jestem ciekawa tego wskaźnika w listopadzie, ponieważ skończyły się roboty publiczne. Tak chciałabym wskazać, że jestem ciekawa, czekam na wskaźnik z listopada. Czyli pani zdaniem się podwyższyło trochę? Myślę, że w listopadzie się podwyższy, proszę panią, tak jak pani zasugerowała, ponieważ no 150 osób to jest dość sporo. Chyba że zostaną wprowadzone kolejne roboty publiczne i zatrudnione będą osoby. Wiem, że są w tej chwili zatrudnione osoby do końca tego roku jako pomoc między innymi w urzędach miasta.
Proszę Państwa, przewidujemy na tę dyskusję około 15 minut. Tak więc mikrofony w dłoni poprosimy. I umawiamy się tak, my już nie będziemy musiały z Magdą Jasińską Państwa wywoływać. Proszę po prostu swobodnie ze sobą rozmawiać, ale my będziemy pilnować. Tak, i będziemy Państwa przedstawiać. Pan prezydent Robert Malinowski. Odpowiedź pewnie. Szanowni Państwo, no raczej nie odpowiedź, tylko informacja, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Rozmawiamy 6 listopada, informacje o bezrobociu są oficjalne z końca września. Za chwilę będą z końca października. Na koniec października bezrobocie jest 15,8%. Na koniec września było 16,0%. Bez pracy jest około 5500 osób zarejestrowanych w urzędzie. Przyszedłem do pracy, było bezrobocie 25,8%. W tej chwili jest o 10% spadło, to jest o około 40%. Około 40% spadło to bezrobocie. Grudziądz ma, mówię cyframi i liczbami oficjalnymi, takie, które są w tej chwili wszędzie osiągalne. Grudziądz ma oczywiście największy spadek bezrobociu w całej Polsce po Świnoujściu. Po Świnoujściu. Przykładowo są miasta w naszym województwie o podobnej strukturze jak Włocławek, które mają nieco wyższe bezrobocie w tej chwili, bo chyba około 20%. Uważam, że te działania, które czynimy, a więc to, co czyni miasto i to, co czyni Urząd Pracy, czyli instytucja powołana do walki z bezrobociem, są działaniami adekwatnymi, one się sprawdzają. To znaczy, są bezpośrednio kierowane pomoc do bezrobotnych, są kursy, szkolenia, są dofinansowania stanowisk pracy dla pracodawców, a działania miasta, oddanie trasy średnicowej, działania związane z strefą jest w tej chwili zajęta w 65% strefa ekonomiczna. Oczywiście marzy się każdemu z nas, mnie na pewno, żeby była w 100%. Nie tylko nowi inwestorzy, ale rozbudowują i rozwijają się istniejący. Firmy jak Fischer Caravel, która jest w dzielnicy przemysłowej rząd Mniszek, zatrudniła na przykład 420 do 700 osób. Rozwijają się jeszcze inne firmy grudziąckie, które są na naszym rynku. Pani Anna Wiśniewska. Bo pan prezydent rozwinął się, może nie starczyć czasu. Ja tak od razu się odniosę do tego, co pan prezydent mówił. Faktycznie, od kiedy pan jest tutaj w urzędzie, nawet w 2008 roku był taki spadek bezrobocia właśnie w tych miesiącach. I też w zależności od tego, jak wygląda jesień, jak długo są liście, czy przychodzi zima, czy kiedy przychodzi odśnieżanie, trzeba zatrudniać o takie osoby. Jeżeli są pieniądze oczywiście tutaj w Urzędzie Pracy, to są roboty publiczne. Warto o tym wspomnieć. Faktycznie, to jest taki w pana kadencji drugi spadek bezrobocia. Odnośnie tych firm, które powstały w Grudziądzu, na przykład Fischer Caravel, to są odległe lata, bodajże 2001 rok. Ja pracowałam, to była moja pierwsza praca, jaką podjęłam, na szwalni, wśród właśnie pracownic szwalni i część osób, ponieważ wówczas spółdzielnia Solidarność upadała, zawiązały się między innymi Vigo Vel, teraz Wadein i Fischer Caravel i kobiety, które zostały zwolnione, zyskiwały od razu zatrudnienie w tamtym zakładzie i przychodziły i pokazywały, jak wyglądają ich ręce i przychodziły i pokazywały, jak wyglądają ich brzuchy, gdzie owijały się taśmą plastikową, bo miały pozażynane brzuchy. Tak wygląda praca między innymi wyglądała w tych zakładach, bo to były tamte czasy. Na dzisiaj w moim komitecie między innymi jest jedna osoba zatrudniona. Pracuje po 12, 14 i 16 godzin w tej firmie. Ma powykręcane ręce i to jest bardzo ciężka praca. To jest osoba, która owdowiała i ma dzieci. Także warto też spojrzeć z tego ratusza troszeczkę niżej, czyli zejść na chodniki, nie tylko nad Wisłę, na te piękne widoki, które mamy. I bardzo panu prezydentowi dziękujemy, bo jestem również dumna z tego, że mamy takie piękne spiksze i zostały one w końcu docenione i oświetlone. Ale warto zwrócić uwagę również na te osoby pracujące, których jest w naszym mieście najwięcej, bo struktura społeczna w naszym mieście, proszę Państwa, wygląda w ten sposób, że mamy bardzo mało przedsiębiorców, a ci mniejsi zostali wykończeni przez remont ulic Legionów i Wybickiego. Wiele osób do mnie się zgłasza, to moje koleżanki między innymi mają punkty, które mówią o tym, że gdyby nie stali klienci, to dawno by upadły. Część Wiśniewski, przepraszam, ale musimy troszeczkę poregulować tę dyskusję. Pana ja postaram się. Nie, słychać mnie. Proszę Państwa, no, prawda jest taka, że pan prezydent nas tutaj zasypuje różnymi liczbami, z których no, grudziądzanie najnormalniej w świecie się śmieją, ponieważ one nijak się mają
do rzeczywistości. Ja uważam, że w czasie kadencji pana Roberta Malinowskiego w Grudziądzu więcej miejsc pracy ubyło niż przybyło, a bezrobocie to jest, proszę państwa, zależy tylko i wyłącznie od inwestorów i od miejsc pracy. W inny sposób się tego nie tworzy. Ja zaraz państwu powiem o jednej bardzo ciekawej rzeczy. Otóż oprócz faktycznego bezrobocia, z którym mamy do czynienia w Grudziądzu mamy ogromny obszar pracy pozornej. Pozornej, gdzie ludzie pracują po 5-6 razy na niekończących się wiecznych stażach. To jest normalna praktyka, gdzie ogromna ilość Grudziądzan, ośmielę się powiedzieć, być może większość, pracuje za najniższą pensję krajową. Tak to wygląda. To jest zagłębie najtańszej siły roboczej w tym województwie i w Polsce. I jednocześnie żyjemy w mieście, gdzie poziom emigracji zarobkowej, głównie za granicę, jest relatywnie największy i to o 2-2,5 raza w stosunku do innych miast. Miasto w ogóle nie prowadzi nawet badań w tym zakresie, ale w Grudziądzu trudno znaleźć rodzinę, której by ten problem nie dotknął. I to jest ogromny problem Grudziądza. Za moment pewnie pan prezydent odpowie na te pytania. Tu samotne matki i tak dalej. Nie ma takiej odwagi pani Mariola Sokołowska, jeśli się zgłasza. Mój głos w dyskusji będzie dotyczył tego, jak pomóc, jak zmniejszyć bezrobocie. Dzisiaj spotykamy wielu dyrektorów zakładów pracy, kierowników, osoby, które budują atmosferę w danym zakładzie pracy. I co jest najdziwniejsze, nie chcą już współpracować z Powiatowym Urzędem Pracy, ponieważ ta forma zatrudnienia nie buduje atmosfery i nie buduje efektywności pracy. Każdy, kto pracuje przez kilka miesięcy tylko i wie, że na jego miejsce czeka następna osoba, nigdy nie będzie doskonałym pracownikiem. Każdy pracownik chce się rozwijać, chce mieć perspektywy, chce wiedzieć, że jeśli podniesie swoje kwalifikacje, to będzie budował prestiż danego zakładu pracy. Dlatego moją propozycją jest wprowadzenie pomocy tym przedsiębiorcom, którzy odchodzą od najniższych krajowych. Ja rozumiem staż, ale potem zaczyna się normalna praca. Dzisiaj w wielu zakładach pracy prowadzi się szkolenia specjalne, jak zbudować więź między pracownikami a pracodawcą. Ja uważam, że żaden pracodawca nie ma zamiaru i nie chce płacić najmniej swoim pracownikom, ale do tego trzeba mu stworzyć system. Obniżenie podatków dla osób, które odchodzą w perspektywie od najniższej krajowej, jest dla mnie priorytetem. Drugą sprawą, dzisiaj przy dużych zakładach pracy, a takich nam najbardziej w Grudziądzu brakuje, uważam, że muszą być przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy zakładach pracy. Dzisiaj musimy zapewnić im dostępność, bardzo dobre połączenia, komunikację. Kiedy kończymy zmianę, szybko wsiadamy w transport miejski, docieramy do swoich miejsc. Dzisiaj budujemy warunki dla pracownika, warunki dla pracodawcy. Ten czas robót publicznych i tego, o czym wspominał mój przedmówca, mija. Dzisiaj po prostu musimy zrobić wszystko, żeby ci, którzy wyjechali tylko na krótko, ostatnie zdanie, na krótko, za granicę, bo ja chcę wierzyć, że wyjechali na krótko i że rodzina nie musi rozmawiać przez Skype'a. W związku z tym, żeby mieli powody do powrotu do Grudziądza, bo to bardzo dobre, ciekawe miasto. Pan Mirosław Roszkowski jeszcze nic nie mówił w tej sprawie. No właśnie, proszę państwa, najtrudniejsze są rozwiązania proste. A tutaj wydaje mi się, że rozwiązanie jest bardzo proste. Mianowicie, wszyscy pewnie pamiętają, bo jak patrzę po sali, to na pewno sięgają wstecz, jak była taka ustawa Wilczka. Była bardzo prosta, która spowodowała, że nagle w Polsce powstało 3 miliony nowych miejsc pracy. 3 miliony, proszę państwa. I powinniśmy w tej chwili znowu wrócić, pójść w tym kierunku. Może nie od razu, może nie ten, ale powolutku iść w tym kierunku. Jeżeli weźmiemy z powrotem tą ustawę Wilczka, to z każdym rokiem od niej powoli odchodziliśmy. Na korzyść urzędów. Urzędy, urzędnicy zaczęli przejmować rolę przedsiębiorców.
Tu niektórzy z panów są, temu się przyczynili, tak? Bo pełnili te kadencje i tak się przyczynili do tego. Proszę państwa, nie możemy ludziom proponować zamiast pracy zasiłki czy dotacje. To jest jałmużna w sumie. Dajmy im pracować. Pozwólmy im pracować. Urzędy powinny sprzyjać temu, nie zastępować przedsiębiorców. Urzędnicy nie są od tworzenia nowych miejsc pracy. Wyjdzie to na dobre dla urzędników, dla młodzieży, która w tej chwili ucieka i dla nas wszystkich z korzyścią. Musicie to państwo zrozumieć, że to będzie korzystne dla nas wszystkich. Pan Andrzej Wiśniewski. To jak podchodzi się u nas, nawiązując to do tego, co przed chwilą zostało powiedziane, nawiązując do tego, jak tu traktowani są przedsiębiorcy, to wystarczy popatrzeć, co wyprawia się z grudziąckim Śródmieściem od 3 lat. Bo tak naprawdę to nieważne, czy tam się remontuje tory, czy cokolwiek. To, co zrobiono z grudziąckim Śródmieściem, z grudziącką starówką pod względem wygonienia, wypędzenia stamtąd przedsiębiorczości, to woła o pomstę do nieba. Tam stracono kilkaset miejsc pracy. My mówimy o poszukiwaniu inwestorów. My inwestorów znajdziemy bardzo szybko, jeżeli tylko potrafimy. Proszę pana, nie musi pan szukać inwestorów. Wystarczy, że pozwoli im pan działać. A pan nie pozwala. Pan był prezydentem dwie kadencje. Pan był dwie kadencje i pan tą przedsiębiorczość cały czas zabijał. A nie ją. Nie, no mówi pan. Jak pan chce, w jaki sposób pan chce ją przyciągnąć? Nie ma pan pojęcia o mieście, do którego prezydentem pan chce zostać. Czego? Proszę pana, nie wybieramy miasta tutaj. Wybieramy gospodarza. Dobrze. Sprawdzamy jego kwalifikacje. Tak. Dobrze. Ale wypadałoby, żeby ten gospodarz jakieś pojęcie o swoim mieście miał. Więc proszę państwa, wracając do istoty sprawy. Lekarz, żeby wystarczy leczyć, spojrzeć. Przepraszam. Pozwólmy dokończyć panu Andrzejowi Wiśniewskiemu. Pan potem wniesie swoje sugestie i potem pan Robert Malinowski. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje na Grudziąckiej. W Grudziąckim Śródmieściu i na Grudziąckiej Starówce. Powtarzam jeszcze raz. Tu zniszczono kilkaset miejsc pracy w ciągu ostatnich 3 lat. I wystarczy tchnąć życie, zwalniając wszelkich opłat, podatków, robiąc z tej części miasta strefę bez danin, bez podatków i tak dalej. I przedsiębiorczość sama na ten teren wróci i wtedy... Dlaczego pan nie robił tego, jak był pan prezydentem? Bo wtedy nie było takiej potrzeby, ponieważ tam ten handel i te zakłady funkcjonowały. Gdyby pan coś wiedział, gdyby wtedy bywał pan w Grudziądzu, to na ten temat miałby pan... Pani Anna Wiśniewska. Ja tutaj odniosę się do pani Marioli Sokołowskiej odnośnie tych żłobków i przedszkoli. Faktycznie, jeżeli chodzi o żłobki, warto tutaj zwiększyć tą ilość, ale chciałabym przedstawić też tutaj to, co mówi również pan Malinowski, potwierdza pan Roszkowski, chodzi o przedsiębiorczość. Ja przede wszystkim na tym się opieram. Opieram się również na promocji tego, czego mnie uczono, bo po to wyjechałam z tego miasta na uczelnię i poświęcałam swój czas, żeby się uczyć, po to, żeby tutaj wrócić i to wykorzystać, proszę państwa. I między innymi teraz tutaj to przedstawić. Jeżeli żłobkowe czy przedszkola. Jest przykład niedaleko w gminie obok Grudziądza, gdzie pan, który uczęszczał do tego żłobka, tak bardzo kochał to swoje przedszkole, gdzie gmina chciała je zlikwidować i założył stowarzyszenie. Zawiązał to stowarzyszenie z wszystkimi rodzicami, którzy mają dzieci właśnie w tym przedszkolu. I można to zrobić i miasto wcale nie musi dopłacać do tego. Wystarczy, że wyda odpowiedni lokal na to, żeby płacić oczywiście czynsz, oczywiście to ogrzewać. Odnośnie tej przedsiębiorczości, tutaj wspomniał pan Roszkowski, owszem, nie należy wyganiać inwestorów z miasta. Faktycznie, oni przyjdą, oni przychodzą. Do mnie dochodzą takie głosy przy różnych rozmowach, gdzie zarówno osoby, które chcą otwierać szkoły w naszym mieście, prosząc między innymi pana prezydenta o to, aby udostępnił jakiś lokal, gdzie osoby, które chcą otwierać działalności, tu jest też temat między innymi tych naszych zakładów mięsnych. Ja bym podjęła tutaj jeszcze jeden temat, wyglądu naszego miasta i tej starówki. Kto chciałby otwierać jakąkolwiek przedsiębiorczość przy takim wyglądzie? Cieszę się, że będzie to rewitalizowane.
Ale teraz trzeba pomyśleć o promocji tej rewitalizacji, tej starówki. Jakie czynsze, jak to ma wyglądać? Wiele miast godzi się na to, aby wpuścić inwestorów, nie pobierając dodatkowych opłat właśnie za to, że na tej starówce swoje lokale, oczywiście przez pewien czas, swoje lokale ulakują. I myślę, że to byłoby odpowiednie zaproszenie. I to trzeba promować już teraz, kiedy jesteśmy na progu tej rewitalizacji. Stawiamy kropeczkę. Pan Roszkowski i Mirosław jeszcze chciałby, czy już wyczerpał pan? Nie, w tej chwili dziękuję. Wyczerpał pan? Wobec tego Robert Malinowski. Szanowni Państwo, no ja nie mogę takich czasami tu bajek opowiadać. Ja muszę mówić wszystko, co jest zgodne z prawem i zgodne z formalnymi wszystkimi zasadami. Ja zaraz powiem, co są bajki. Po pierwsze, w naszym mieście jest pomoc dla przedsiębiorców. W każdym mieście, w każdej gminie są dwa organy. Rada gminy i jest wójt, prezydent, burmistrz. Rada gminy ma uchwały na rzecz przedsiębiorców zgodne z naszym ustawodawstwem. One idą tylko i wyłącznie w zależności od wielkości inwestycji i w zależności od ilości miejsc zatrudnionych. U nas w Grudziądzu są takie uchwały. Każdy przedsiębiorca może działać w ramach de minimis. To jest taka pomoc, która jest ograniczona kwotowo. Więcej nie może być. Więc nie można zwalniać przedsiębiorców, szanowna pani kandydatko, pani Sokołowskiej mówię, w zależności od tego, że jak dadzą więcej pieniędzy, to się ich zwolni. Nie ma takiej prawnej możliwości na dzień dzisiejszy w Polsce. Drugie, szanowni państwo, przedszkola prywatne nie są za darmo, mówię to drugie kandydatki. Każdy samorząd dopłaca do tego... Mówię o stowarzyszeniach, proszę pana, a nie o prywatnych. Pan chyba nie dosłyszał. Ale to jest to samo. Każde przedszkole prowadzone przez inny podmiot nie niż mówię, samorząd... Nie mówię, że jest za darmo. Moje dziecko chodziło do takiego przedszkola, proszę ale państwa. Ja wiem, ale ile bym kosztuje coś... takie przedszkole, a ile kosztuje szanowne przedszkole... Szanowne panie, zróbcie coś, co bym mógł powiedzieć mieć. Tutaj. Tak, umówmy się w ten absolutnie sposób, że pani potem odpowie, tak? Potem pani odpowie. Proszę państwa, przedszkola funkcjonują obojętnie jak, czy przez stowarzyszenie, czy przez prywatną osobę w ten sposób, że ustalają cenę jakąś. Do tej ceny miasto dopłaca 75% kosztów w przedszkolach samorządowych. Wszyscy. Oprócz tego jakieś tam opłaty są przez osoby wnoszące te dzieci. W mieście nie ma problemu z przedszkolami, ze żłobkami. Mamy ponad 3300 miejsc, nie mamy problemów, a jeżeli jest, to proszę mi powiedzieć, kto nie ma dziecka w przedszkolu. Jasne. Chciała pani pewnie mieć koło domu, a nie tam na przykład, to jest co innego. Ja mówię globalnie, w mieście nie ma problemów z miejscami w przedszkolach. Jest problem, bo niektórzy chcą iść do tego przedszkola, a do tego nie chcą. I tu są wolne miejsca, a tu się ubiegają ludzie. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Panie prezydencie, na rządzu, a ja jeżeli mieszkam w Karni. Mogę wejść słowo, mam pytanie. Skąd się biorą te dopłaty do tych przedszkoli? Ustawowe w Polsce takie są rozwiązania. W Polsce, gdzie by pan nie był, czy w Wrocławiu, w Łodzi, czy w Grudziądzu, takie są rozwiązania prawne. Drenuje się kieszenie mieszkańców. I ja bym chciał jeszcze ale, to stąd biorą się te dopłaty. Jeszcze odpowiedź. W ten sposób zabija się przedsiębiorczość. I kończymy tę część debaty. Starówki, w Grudziądzu starówka, tak jak w większości miast w Polsce, zmniejsza się działalność gospodarcza na starówkach z zupełnie innych powodów. Powstają markety i supermarkety i też żaden prezydent ani w Grudziądzu, ani w innej części Polski nie spowoduje, że mieszkańcy nie będą kupować w supermarketach, a będą kupować w mniejszych sklepach. Nie ma takiej możliwości. Gdzie na starówce jest supermarket? W Grudziądzu jest supermarket. Podejmuje trudna decyzja. Przebudowa starówki jest decyzją trudną. Ale to trzeba zrobić. Starówka nie była, te wszystkie ulice w mieście, czy na przykład ulica Legionów, Grudziądzanie wiedzą, nie była od wojny, przed wojną, nie wiem, nie była nigdy remontowana. Jasne, że decyzja o remoncie, o modernizacji jest bardzo trudną decyzją. Układano kostkę przecież. Ale trzeba tą decyzję podjąć, żeby to raz nareszcie na kilkadziesiąt lat był spokój. Rozpruwając całe miasto na okres 3 lat, prawda, i wypędzając stamtąd wszelki handel, usługi i tak dalej. To jest jedyna technologia, jaką zda. Nie ma innej technologii, szanowny panie kandydacie, na dzień dzisiejszy. Praca przy tej inwestycji w kilku miejscach powoduje, że kilkukrotnie jest to szybsza. Nie wyobrażam sobie innej organizacji. Teraz pani Mariola Sokołowska, ponieważ najmniej w tej części mówiła. W tej części najmniej, ponieważ oferuje mieszkańcom, naszym wyborcom, to, co będzie służyło naszej przyszłości. Opowiadanie o przeszłości nie ma żadnego sensu. Trzeba podejmować natychmiastowe działania, jakie jest. Mieszkańcy wszyscy wiedzą. Proszę państwa, to, jak są prowadzone inwestycje, też wszyscy wiedzą. W związku z tym, gdyby były konsultacje społeczne, uniknęlibyśmy wielu nieprzewidzianych właśnie takich sytuacji.
Dzisiaj żadna inwestycja nie może być prowadzona bez tego, zanim rozpatrzymy wszystkie plusy i minusy tej inwestycji. Czy dzięki tym udogodnieniom, które na pewno są potrzebne, po prostu przestaną funkcjonować firmy, czy ludziom nie dzieje się krzywda? W przypadku mieszkań na Libelta i Żeromskiego też podjęto decyzję, żeby zarobić na sprzedaży mieszkań. Ta dyskusja mogłaby trwać i trwać, no tak, ale też ucierpieli ludzie. I jaki będzie, ale to jest też rozwój Grudziądza. Mówimy o rozwoju, o wizerunku Grudziądza, o przedsiębiorczości. Mówimy o wielu decyzjach. Ja nie podejrzewam, nie podejrzewam o złe zamiary, tylko po prostu zabrakło w tym wszystkim konsultacji społecznych i nadzoru inwestorskiego. I kończę. Jeszcze jedno pytanie, tak? Jedno pytanie? Jedno pytanie do wszystkich kandydatów, takie króciutkie. To na nie odpowie, czy lubią swój zawód? Jeżeli lubią, to może niech każdy się zajmie tym, co potrafi najlepiej. Wtedy może Grudziądz będzie wyglądał tak, jak powinien. To było pytanie retoryczne, na tym kończymy tę część naszej debaty. Umówmy się, bo Państwa, ja rozumiem, że nasi słuchacze i wyborcy, mieszkańcy Grudziądza chcieliby też móc z Państwem porozmawiać. Jeżeli Państwo będziecie tylko ze sobą rozmawiać, to nie damy mieszkańcom szansy, więc dajmy im tę szansę, dobrze? Debaty prezydenckie na antenie Polskiego Radia PIK. Debata z kandydatami na urząd prezydenta Grudziądza. Prezentacja programu. Odpowiedzi na pytania i dyskusja. Debata prezydencka w Grudziądzu. No i czas na pytania z sali. Jeżeli są oczywiście pytania z sali, poprosimy o zgłaszanie pytań. Jeżeli mają Państwo ochotę się przedstawić, zadając pytanie, to też bardzo proszę. Pierwsze pytanie. Nazywam się Marcin Kowalski i chciałbym skierować pytanie do pana Roberta Malinowskiego. Przez 8 lat w ratuszu było 167 staży zorganizowanych, w tym aż 3 dla osób niepełnosprawnych, głównie w roku wyborczym. W zeszłym roku pan dziękował pani Annie Dymnej, co robi na rzecz osób niepełnosprawnych, a w tym samym roku środki z PFRON-u na organizację trzech staży dla osób niepełnosprawnych były przesunięte, bo żaden podmiot nie był zainteresowany organizacją tych staży. Moje pytanie jest, dlaczego tak niewiele robi się osób dla osób niepełnosprawnych? I pytanie drugie. Nie, to już jedno. Umówmy się, że jedno, proszę pana. I umówmy się tak, że każdy, że tym razem pytanie było do pana Roberta Malinowskiego, minuta. Że każdy z państwa tak ma minutę na odpowiedź, też nasz ten brzęczyk włączymy, żebyście państwo mieli kontrolę nad tym. Proszę bardzo. Szanowni państwo, szanowny panie, organizując staże dla osób bezrobotnych, żadna firma, która jest podległa Urzędowi Miasta, ani sam Urząd Miasta, nie ogranicza tego tylko do osób sprawnych. Osoby się zgłaszają takie, jakie spełniają kryteria na jakie stanowisko. To nie może być tak, że na to stanowisko przyjdzie osoba, czy to sprawna, czy niepełnosprawna, która nie spełnia kryteriów. Naczelnicy wydziałów robią taką zapotrzebowanie, że potrzebuje osobę do pracy na takim i takim stanowisku, która powinna spełniać takie i takie kryteria. I dopiero jeżeli osoba sprawna, czy osoba niepełnosprawna, czy z niepełnosprawnością, bo to tak to ja nazywam, spełnia te kryteria, to jest przyjmowana. Takich dokładnych danych, ile osób było przyjętych, czy ile nie było przyjętych, to ja nie mam. Wiem, że ilość stażystów, jaka jest w ratuszu, bezpośrednio w ratuszu, bo chyba o tym pan mówił, w ratuszu jako w firmie, nie w jednostkach podległych, jest bardzo mała. W ratuszu na stażach pracuje bardzo mało osób. Dziękujemy. Pracują w jednostkach podległych. Dziękujemy. I tutaj zgłosił się pan, proszę bardzo.
Szram Henryk, proszę Państwa, reprezentuję tutaj Federację Gospodarczą. Mam jedno pytanie do wszystkich kandydatów. Od 25 lat prowadzę tutaj swój interes. Jestem małym przedsiębiorcą, zatrudniam około 30 osób. W 2003 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Federacją a prezydentem miasta, czyli urzędem. W jaki sposób Państwo chcecie to reaktywować? Czy macie zamiar w ogóle to reaktywować? Bo jak do tej pory to nikt z małymi i mikroprzedsiębiorcami w tym mieście nie rozmawia, a 90% tych przedsiębiorstw to jest sól, proszę Państwa, tej ziemi. I tak przy okazji jeszcze, proszę Państwa, hasło, gruziąc miastem marketów, wszystkiego najlepszego. Ponieważ to jest pytanie do wszystkich kandydatów, to damy możliwość oczywiście odpowiedzenia wszystkim kandydatom, ale dajemy po pół minuty, dobrze? Pan Andrzej Wiśniewski. Mogę zacząć. Bardzo tak? Proszę. No, oczywiście do tych form współpracy, jaką kiedyś była Rada Federacja Przedsiębiorców i do tych form współpracy, które były zainicjowane w roku 2003, trzeba wrócić, ale oczywiście trzeba wrócić zapraszając przedsiębiorców, handlowców, prawda, i tak dalej, do prawdziwej współpracy. Dziękujemy. A nie narzucając im, kto ma nimi rządzić i jakie mają zajmować stanowiska, bo to było w gruncie Dziękujemy. Rzeczy powodem, dla którego ta współpraca w ostatnich dwóch kadencjach całkowicie umarła. Dziękujemy. Ja powiem, dlaczego powstało, bo takie pytanie pan zadał. Powstało dlatego, że w całej Polsce klimat był ku temu sprzyjający, ponieważ powstał projekt wówczas ustawy o samorządzie gospodarczym. Natomiast jeżeli chodzi, proszę pana, o współpracę, ona powinna trwać cały czas. Ja wiem, jak na dzisiaj wygląda. Wiem, że tylko kilka osób zostało zaproszonych do Rady Gospodarczej. Myślę, że czas najwyższy, żeby się spotykać z państwem i to jak najczęściej. Zawsze wtedy, kiedy są jakieś bolączki, a w tej chwili jest ich bardzo dużo, szczególnie jeśli chodzi o remonty i naszych przedsiębiorców. Pani Mariola Sokołowska. Powołam faktycznie prężnie działającą Społeczną Radę Gospodarczą Grudziądza. Dotąd po prostu to, co słyszeliśmy wcześniej, jeśli ktoś miał odmienne zdanie, po prostu nie był zapraszany na spotkania. Ja się pytam, czy ci mikro i mali i średni przedsiębiorcy nie mają prawa mieć głosu w tym mieście? Przecież oni wiedzą lepiej. Gdyby były rozmowy z Federacją Gospodarczą, z całą pewnością nie upadłoby tyle sklepów, które dziś już nie funkcjonują, a w szczególności w obrębie Starego Miasta. I stawiamy kropkę, pan Mirosław Roszkowski. Tak, proszę pana, nie wiem, czy pan zauważył, że ja cały czas mówię o przedsiębiorczości i jeżeli pozwolicie mi państwo być tym prezydentem, to na pewno będzie z kim rozmawiać na ten temat. Uważam, że należy rozwijać miejscowe przedsiębiorstwa, ponieważ one tu pracują, tu dają pracę, stąd tu robią zatrudnienie, tu rozwijają handel. A odnośnie supermarketów, no to jest ciekawa sprawa. Z tego co wiem, Grudziądz ma ponad chyba 30 różnych marketów i dyskontów. Zbliżamy się do końca. I tutaj jest pytanie, dokąd oni płacą podatki? Bo miejscowi przedsiębiorcy płacą tu. A Dziękujemy supermarkety bardzo. Gdzie płacą te podatki? Czy miasto na tym zyskuje? Pan Robert Malinowski. Szanowni Państwo, Szanowny Panie, nikt nie rozmawia z mini przedsiębiorcami, to oczywiście nie zgadzam się absolutnie z tym stwierdzeniem. Nieustannie są organizowane spotkania, szkolenia i pomoc dla mini przedsiębiorców przez następujące firmy. Mamy w Grudziądzu Grudziądzki Park Przemysłowy, gdzie jest inkubator przedsiębiorstw, gdzie firmy, już kilkanaście firm może uzyskać pomieszczenia i może uzyskać pomoc w rozwoju, pomoc prawną, pomoc organizacyjną i to czynią. Nieustannie rozmawia z mini przedsiębiorcami i z przedstawicieli małych firm. Powiatowy Urząd Pracy, proponując im skorzystanie z oferty, jaką ma Powiatowy Urząd Pracy. Dziękujemy. Tak, bo czas minął. Kolejne pytanie z sali. Zbliżają się wybory. Dostaliśmy głos i prawo wyboru jako mieszkańcy. Ja chciałam zapytać urzędującego prezydenta, pana Malinowskiego, że skoro możemy decydować o tak ważnej kwestii jak wybór nowej władzy, dlaczego w małych sprawach, w małych kwestiach ten głos na zawsze trwającą kadencję jest mieszkańcom odbierany? Czy jeżeli zostanie pan ponownie przez mieszkańców wybrany prezydentem, dalej będzie pan kontynuował politykę zniewalania inicjatywy małych
organizacji, małych społeczności, czy dalej będzie stosowany terror administracyjny, że projekty przedstawiane przez ludzi zawsze są z góry albo odrzucone, albo nietrafne i czy mieszkańcy mogą liczyć na coś takiego jak dopuszczenie wreszcie do konsultacji społecznych w najbardziej kluczowych i ważnych sprawach dla mieszkańców. Za okrąg głoski. Szanowni Państwo, oczywiście to ja się nie będę ustosunkował, bo Pani nie powiedziała ani jednego przykładu, tylko same ogólniki i hasła. Mamy grudziądzki budżet obywatelski, a więc to są projekty mieszkańców, które są wszystkie konsultowane, 100%. 100% tych budżetów jest konsultowane, więc on już jest tworzony, te projekty są oddawane do użytku i w dalszym ciągu będziemy planować konsultacje związane z rozwojem właśnie budżetu obywatelskiego. Konsultacje odbywają się również w projektach inwestycyjnych, dużych, tam gdzie to jest możliwe. Na przykład sprawa obwodnicy Żądza, jak mają przebiegać ścieżki rowerowe. Odbyła się konsultacja, na podstawie tych konsultacji jest tworzona dokumentacja. Przygotowywana jest konsultacja na temat ulic, 11 ulic pomiędzy ulicą Waryńskiego a Łyskowskiego. Czyli tam gdzie można, to można konsultować. Jak by miała wyglądać konsultacja w przypadku ulicy Legionów, gdzie na przykład tramwaj jedzie środkiem i nie ma innej możliwości, no to co tu jest do konsultowania? Są takie inwestycje, które się nie da skonsultować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, naszym słuchaczom Polskiego Radia Pomorza i Kujaw dziękujemy już za uwagę, ponieważ w tej chwili relacja, transmisja z debaty wyborczej w Grudziądzu się kończy, ale debata trwa, proszę Państwa, bo jest tutaj mnóstwo chętnych, mnóstwo pytań. Jeszcze powiedzmy, że kolejne pytania, które Państwo teraz zadadzą, nadamy na naszej antenie dzisiaj po godzinie 23.05. I wcześniej jeszcze. I jeszcze wcześniej. O 16.30 proszę słuchać, także ta debata będzie w kilku częściach. W tej chwili na żywo o 16.30 będą Państwa pytania w audycji Bliżej Życia i o 23.00 również. Także dzisiaj Grudziądz króluje na antenie, a my już dziękujemy Państwu, naszym słuchaczom. Naszym słuchaczom oczywiście. Debaty prezydenckie na antenie Polskiego Radia PIK. Debata z kandydatami na urząd prezydenta Grudziądza. Prezentacja programów, odpowiedzi na pytania i dyskusja. Debata prezydencka w Grudziądzu. I kolejne pytania. I kolejne pytania, tutaj się zgłaszali Państwo, sporo pytań, proszę bardzo. Pytanie do Pani Marioli Sokołowskiej. Dlaczego posiadając tak złote recepty na to, jak podwyższyć grudziądzanom zarobki, nie wykorzystała Pani tych recept, pełniąc funkcję przewodniczącej czy wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej, a wcześniejszej kadencji wiceprezydenta miasta? Będąc wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, jestem w organie uchwałodawczym. Będąc wiceprezydentem Grudziądza, byłam podległym pracownikiem prezydentowi. Odpowiadałam za inne obowiązki. Wykonywałam je bardzo sumiennie. W związku z tym to, co proponowałam prezydentowi, w większości zostało zrealizowane. Niestety, takie decyzje, o których dzisiaj mogę powiedzieć, mogę podejmować tylko i wyłącznie jako prezydent. Znaczy mam prośbę do mikrofonu, żeby pan. Z tego co się orientuję, to takie sugestie nie padały z pani ust, pan takie nie, złote recepty nie były nie uczestniczy w posiedzeniach klubu radnych, w związku z tym padało wiele stwierdzeń. Prosiłam niejednokrotnie o rozwiązania, które będą służyć mieszkańcom. Prosiłam, że pewnych rzeczy nie można robić, ponieważ jest to niespołeczne, ale niestety droga już wcześniej była wyznaczona. Dlaczego? Dlaczego? Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie z sali. Jan Wróblewski. Mam pytanie do pana prezydenta, który sprawuje tę władzę do dnia dzisiejszego jeszcze, o takie pytanie. Na wstępie pan powiedział, że należy dbać o swoje otoczenie. Panie prezydencie, pan dba o swoje otoczenie. Dam panu przykład. Elektrownia gazowa w 2007 roku. Pański pracownik jeden i drugi. Kupili kilka hektarów ziemi. Chodzi mi o pana Sikorę i o pana Maniszewskiego NZK. Na dzień dzisiejszy z panem żeśmy kilkakrotnie rozmawiali i teraz pytam się jeszcze raz, w tamtym terenie, ile metrów pan zrobił drogi? Ile centymetrów pan zrobił drogi? Drugie pytanie. Jedno pytanie, przepraszam bardzo. Dziękuję.
Bardzo proszę, panie prezydencie. Szanowni Państwo, oczywiście nie mówiłem, że o swoje otoczenie, to pan Wróblewski znowu to przeinaczył i przeistoczył. Ja mówiłem o otoczenie związane z funkcjonowaniem miasta. Z funkcjonowaniem miasta. Ja absolutnie nie interpretuję, kto kupuje jakie działki i z jakim przeznaczeniem kilka lat temu, jeżeli inwestycja będzie za dwa lata. Jakie zrobiłem drogi? Drogi się robi tam, gdzie jest największy ruch. To jest jedyna miara dróg. Ja ilość korzystających i stan techniczny. Droga gruntowa, o której pan mówi, to jest ulica Skowronkowa i ulica Rydgiera, są utwardzone i są ubite na takim etapie, że można świetnie przejechać na dzień dzisiejszy. Nie ma asfaltu, bo nie ma uzasadnienia dla tych kilkudziesięciu samochodów, które tamtędy na dobę przejeżdżają. Tak jak w każdym innym miejscu miasta. Liczy się tylko ruch samochodowy, żeby było uzasadnienie wydatkowania pieniędzy publicznych. Panie prezydencie, dziękuję, tam mieszkają bardzo też ludzie. 24 ale czerwca. Ale tak pana nie słychać tutaj. 24 czerwca do Zdrowia, 76 rok. Ten teren został przyłączony do granic miasta i żadna władza nie zrobiła nic w tym terenie. Pytam się, czy tam nie mieszkają ludzie? Przepraszam bardzo, kolejne pytanie, bo tutaj jest wiele osób, które się zgłaszają. Właśnie, a chcielibyśmy wszystkim państwu pozwolić mówić. Teraz kto? Teraz moja strona sali, bardzo dobrze? Dzień dobry państwu, nazywam się Grzegorz Macha, jestem prezesem oddziału PTTK. Jest mi bliskie to miasto ze względu na jego historię i zabytki. Mamy bardzo dużo takich zabytków, mamy się czym chwalić. Mamy inne atrakcje turystyczne. Państwo kandydaci na prezydentów, bo pana prezydenta Malinowskiego zdanie już znamy. Widzicie promocję tego miasta, żeby przyciągnąć tu turystów indywidualnych i zorganizowanych, bo na ten czas, jak na dzień dzisiejszy, według mnie to sprawa mocno kuleje. Dziękuję to zaczniemy bardzo. Teraz od pana Mirosława Roszkowskiego. 30 sekund, bardzo proszę. Tak, proszę pana, znowu jeżeli wrócimy do tej przedsiębiorczości, przedsiębiorcy dadzą sobie z tym radę. Wydaje mi się, ale to już pomijając, mówiłem to wiele razy, wydaje mi się, że miasto powinno wybrać swój jakiś główny cel, który powinien być taki wyeksponowany. No nie wiem, może to powinien być sport na przykład, tak? Nie tylko zawodowy, ale amatorski. Powinniśmy organizować wiele imprez, na które by przyjeżdżali ludzie, tak? Pani major Sokołowska? No cóż, jesteśmy opóźnieni, przyznaję panu w 100% rację, z uwagi na to, że zawsze perłą każdego miasta jest starówka, okolice. W związku z tym, jak zwiedzać te zabytki? Jak? Jeśli dzieje się to, co się dzieje, natychmiast należy po prostu pomóc wszystkim tym, którzy będą chcieli lokować swoje usługi, często na przykład kawiarnie z innymi jakby dobrami kulturalnymi. Dziękujemy. W tej chwili pani Joanna Wiśniewska. Tak. Więc tak, ja odpowiem na pana pytania w ten sposób, dwupoziomowo. W pierwszej kolejności, kiedy będę prezydentem, zamierzam, panie przewodniczący, tutaj przewodnikom dać miejsce w mieście, którego do dziś nie mają, czyli siedzibę przewodników. Jeżeli pada deszcz, a przyjeżdżają do nas turyści, warto by było na przykład pokazać im cokolwiek, film o Grudziądzu przedstawić, to tam, gdzie mogliby się spotkać właśnie z tymi przewodnikami, a takie wycieczki się zdarzają. Dalej, prezydent miasta jest przedstawicielem naszego miasta, więc warto przy okazji różnego rodzaju imprez w naszym mieście również je logować patronatem prezydenta. Pan Andrzej Wiśniewski. Bardzo proszę. Przede wszystkim Grudziądz nie posiada czegoś takiego jak całościowa oferta turystyki przyjazdowej. Czegoś takiego nie ma. Coś, co by łączyło w jedną całość wszystko, czym dysponujemy, a więc zabytki, a więc walory turystyczne, rekreacyjne i tak dalej, z innymi elementami, które są potrzebne, aby ta oferta była całościowa, a więc z hotelami, z restauracjami i tak dalej. Coś takiego jak grudziądzka oferta turystyki przyjazdowej nie istnieje. Dziękuję. Gdziekolwiek do biura podróży i poproście o taką właśnie. Dziękujemy bardzo. I kolejne pytanie, bardzo proszę. Ja mam moje pytanie skierowane do wszystkich kandydatów na prezydenta i dotyczy polityki społecznej, z którą przyjdzie się państwu ewentualnie zmierzyć. Jest to olbrzymi problem, o czym pan Malinowski wie. Obciąża niezwykle grudziądzki budżet. Nie wiem, czy państwo wiecie, że co miesięcznie 5,5 tysiąca obywateli grudziąckich korzysta z dożywiania, 6,5 tysiąca rodzin
korzysta z zasiłków pomocowych, docelowych. To są olbrzymie kwoty, ponad 10-milionowe, dożywianie 5,5 miliona. W jaki sposób państwo zamierzacie rozwiązać problem, który z roku na rok narasta, o czym świadczy nasz budżet? Na przykład zasiłki wspomagające opłatę czynszu sięgają 10 200 000 zł rocznie i liczba osób potrzebujących takiej pomocy wzrasta z roku na rok. To może teraz zaczniemy pan Robert Malinowski. Każdy z państwa ma pół minuty. Szanowni państwo, ilość osób korzystających z pomocy społecznej na dzień dzisiejszy wynosi 5400 osób wszelkiej pomocy społecznej. Ilość osób spada korzystających z pomocy społecznej, ale wzrasta ilość środków finansowych, która jest przeznaczona na pomoc zgodnie z ustawami parlamentu naszego. Musimy niestety mówię, bo jeżeli osoba ma dodatek mieszkaniowy i spełnia kryteria ustawowe, musimy te dodatki wypłacać. Dziękujemy. Na wiele otrzymujemy środków finansowych od państwa czy od wojewody, ale nie na wszystkie. Więc te kwoty, które są wypłacane, to jest koszt końcowy, ale skąd przychodzą, to jest inna sprawa. Dziękujemy. A nie część przychodzi z innych źródeł. Dziękujemy. Pan Roszkowski Mirosław. Tak, proszę państwa, no problem może jest źle postawiony. Nie trzeba dawać ludziom ryby, ale dać wędkę, żeby mogli sobie sami dawać radę. Oczywiście nie wszyscy dadzą sobie radę. Na pewno duża część z tych ludzi dałaby sobie radę, gdybyśmy tak zrobili. Natomiast ci, którzy nie dają sobie radę, to znowu wrócę do tej przedsiębiorczości, o której tyle razy mówiłem. Jeżeli ludzie będą zasobni, ludzie mają też dobre serce i wspomogą i nie potrzeba tutaj rozwiązań jakichś urzędowych. Dziękujemy bardzo. Pani Mariola Skołowska. Jeśli będziemy przekazywać tylko i wyłącznie pieniądze poprzez zatrudnianie pracowników na staż, na roboty publiczne, to nigdy ich nie zaktywizujemy. Wielu ludziom nie opłaca się po prostu pójść do pracy, bo przez to, że pracują 3 miesiące, potem tracą wszystkie zasiłki. I to jest po prostu chocholi taniec. To należy zmienić. Mówiłam już wcześniej o pewnych preferencjach, o aktywizacji osób po prostu, które będą mogły mieć nadzieję na rozwijanie się w swoim zakładzie pracy. Dziękujemy. Proszę państwa. Joanna Wiśniewska. Proszę państwa, temat polityki społecznej zarówno w naszym mieście, jak i w całej Polsce jest to bardzo obszerny temat. Zajmują się tym między innymi naukowcy i są na ten temat szerokie opracowania. Ja również się tym w mojej pracy zawodowej zajmuję. I to jest tak naprawdę mój konik, jeśli chodzi o politykę socjalną i politykę społeczną. I ma pani tutaj rację. Są bardzo wysokie dopłaty. Na koniec 2013 roku nie było 5 tysięcy, ale 10 tysięcy, czyli 1/10 jak gdyby naszego społeczeństwa, która potrzebowała pomocy społecznej. Dalej, może pomyśleć o tych czynszach, jakie one są wysokie i dlaczego są tak wysokie dopłaty. Ale już nie możemy. Może dalej. Koszty utrzymania mieszkań są za wysokie. Niestety pół minuty. I pan Andrzej Wiśniewski. To znaczy oczywiście miasto musi przychodzić z pomocą swoim obywatelom, ale najlepszą formą pomocy jest dawanie czy stwarzanie warunków, aby znaleźli oni pracę. Była tutaj mowa o dawaniu wędki. Wiele lat temu, czy kilka lat temu, taką wędką dla najmniej zaradnych, dla najbiedniejszych był Zakład Użyteczności Publicznej, który wielu z tych ludzi, którzy z pomocy społecznej korzystają, pozwalał na zarobienie na siebie i na swoją rodzinę, chociażby na ten czynsz, czy na podstawowe dziękujemy. Potrzeby. Dziękuję bardzo. Tutaj nie ma dyskusji. Bardzo dziękujemy. Dziękuję za poparcie i zaczął pan likwidację, od likwidacji. Dziękujemy bardzo. Teraz bardzo proszę. Pan się już zgłasza od jakiegoś czasu. No, ja też. Mam pytanie do pana Andrzeja Wiśniewskiego. Dlaczego wprowadza pan w błąd ludzi, mówiąc, że powstrzyma pan plany prywatyzacji szpitala, kiedy takich planów nie ma? I z tego co wiem, do tej pory pan był jedynym prezydentem, który chciał sprywatyzować jeden z oddziałów. Był to oddział dializ, ale radni się nie zgodzili. Dziękuję. I minuta. Odpowiadam krótko. No, nie jest to prawda, że chciałem prywatyzować oddział dializ i na tym tę odpowiedź zakończę. Natomiast druga sprawa. Jak pan może mówić, że takich planów nie ma, skoro pan prezydent kilkakrotnie mówił, że jeżeli długi szpitala przekroczą stan, kiedy szpital będzie niewypłacalny, wtedy trzeba go będzie zamienić w spółkę, co wynika rzeczywiście z prawa, to jest pomysł Platformy Obywatelskiej, czyli go skomercjalizować.
A wiadomo, że komercjalizacja służby zdrowia to są te słynne lody, które Platforma Obywatelska chce robić na służbie zdrowia, które mają prowadzić do jej rabunkowego sprywatyzowania. Bo proszę Państwa, ja nie mam nic przeciwko prywatnej służbie zdrowia, ale jakiej? Takiej, gdzie prywatny inwestor za własne pieniądze bierze wielki kredyt, szpital, wyposaża go i na nim zarabia. Natomiast prywatyzacja w duchu Platformy Obywatelskiej polega na tym, że przejmuje się za bezcen zadłużone szpitale wybudowane za środki państwowe i na to nie pozwolimy. Dziękujemy bardzo. Aleksander Pawłowski. Ja mam pytanie do pana Marinowskiego. Jak długo w statusie miasta Grudziądza będzie utrzymywana liczba podpisów w wysokości 5000 potrzebna do zgłoszenia inicjatywy obywatelskiej? Prezydent ma możliwość po prostu zmniejszenia jej. Powiem, że w innych miastach są to ilości 150, 100, w przypadku Olsztyna 3 podpisy. U nas 5000, to jest Korea Północna, krótko powiem. I jak długo jeszcze pan Malinowski będzie określał inicjatywy obywatelskie, takie jak ostatnia w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej, gdzie zebrano 5600 podpisów, cytuję. Żałosne to było, była to żałosna inicjatywa. To jest cytat pana prezydenta Malinowskiego. Jak długo to jeszcze będzie trwało? Czas na odpowiedź. Pan myli pojęcia, proszę pana, że to nie pan prezydent Malinowski, są to uchwały organu wyższego od Malinowskiego, czyli Rady Miasta. Pan Malinowski nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. Ale zgłosić inicjatywę zmiany. Może zgłosić. Proszę tak mu pozwolić dokończyć. Inicjatywę ma grupa pięciu radnych i inicjatywę uchwałodawczą mają również obywatele, czyli mieszkańcy. Prezydent również. Prezydent mają radni, więc to nie jest tylko prezydent. Radni mogą też wnieść i rada może to zmienić albo nie zmienić. Prezydent proszę pięciu państwa, radnych i 5000 mieszkańców. Tak jest nie zapisane. Podpisało 5500 mieszkańców. Nie da się dyskutować z panem. Proszę pozwolić, tak? Proszę pozwolić dokończyć. Doliczymy trochę czasu panu prezydentowi. Proszę. Tak, dziękuję. Szanowni państwo, inicjatywa odwołania Straży Miejskiej, nie to żałosne, żałosne w tym sensie, że niektórzy podpisywali się 5 razy, kilkadziesiąt osób się podpisywało 3 razy. Niektórzy, po prostu jedna. Komisja sprawdziła i nie było nawet 3600 podpisów, ani 5000, więc proszę tutaj nie mówić takich nieprawdy. Tu trzeba mówić prawdę. Ta inicjatywa była żałosna, to są pana słowa, publicznie wyrażone. O inicjatywie obywatelskiej powiedzieć. Była żałosna, publicznie. Kolejne pytanie jest tutaj. Dzień dobry, mój nazwisko Dębski. Ja mam pytanie do pana obecnie pełniącego funkcję prezydenta, panie Robercie. Z niepokojem słuchałem pana wypowiedzi i ze zdziwieniem dotyczącej kwestii na przykład konsultacji społecznych, tak? W związku z tym, że pan jest praktykiem 8-letnim prezydentury grudziąckiej, twierdzi pan, że jest pan obramowany regułami, przepisami i tak dalej, tak? No to ja panu zadaję pytanie. Jak pan, jako praktyk 8-letni prezydentury grudziąckiej, rozumie pojęcie demokracja i administracja? Dziękuję. Proszę bardzo, minuta. Rozumiem, panie redaktorki, że mam tu teraz sprawdzian, czyli szkoła, nauczyciel akademicki pyta siebie. Demokracja jest to wolność decyzji. Oczywiście, demokracja, szanowni państwo, jest to wolność wyboru, wolność decyzji. Natomiast administracja jest to przestrzeganie reguł prawnych, jakie istnieją w danym punkcie. Reguł prawnych ogólnopolskich, reguł prawnych samorządowych. Mamy prawo stanowione przez parlament i mamy prawo stanowione przez samorząd. I taki gość jak prezydent musi tego prawa przestrzegać, a nie tutaj mówić, że każdy by chciał, ja też bym chciał, każdy z nas żyć długo, 100 lat i być młodym i pięknym. Mamy reguły gry, czyli prawo administracyjne, prawo polskie i prawo samorządowe. Natomiast wolność i demokracja to jest branie odpowiedzialności w swoje ręce za to, co się robi i za to, co się mówi. Tak ja traktuję demokrację. Dziękujemy bardzo. I tutaj kolejne pytanie. Proszę bardzo, żeby usprawnić. Mam do wszystkich kandydatów pytanie takie dotyczące supermarketów. Czy za ich kadencję powstaną nowe supermarkety? Dziękuję. Zaczynamy od pana prezydenta Roberta Malinowskiego. Pół minuty. Szanowni państwo, ja uważam, że to, gdzie działalność gospodarczą prowadzą sobie inwestorzy, zależy od inwestorów i od planów przestrzennych miasta. W tej chwili, jeżeli chodzi o supermarkety, to mamy powierzchnię do 2000 metrów, gdzie się nikt nie musi pytać i mamy powierzchnię powyżej 2000 metrów. Rozumiem, że pani pyta się o powyżej 2000 metrów. Jeżeli nie ma planu przestrzennego w danym mieście, to temat staje pod uchwałę Rady Miasta. Jeżeli radni zdecydują się,
a inwestor będzie chciał, chociaż ja nie wierzę, że w Grudziądzu będą kolejne markety ze względu na ich dużą ilość. Dziękujemy. Pan Mirosław Roszkowski. Ja się wypowiadałem troszeczkę na temat supermarketów. No pytanie jest, gdzie one odprowadzają podatki, tak? I czy miasto na tym zyskuje? Uważam, że to jest no, pytanie retoryczne. Chyba wszyscy wiedzą, co się z tym dzieje. Także za mojej kadencji ewentualnej na pewno by nie powstały nowe, a problem nie byłby może w samych supermarketach, gdyby one były nasze, gdyby zaopatrywały się u naszych przedsiębiorców, a dziękujemy. Żaden supermarket nie jest polski, nie jest nasz. Dziękujemy bardzo, pani Mariola Sokołowska. Zdecydowanie nie, w związku z tym, że tak naprawdę przyciągają ludzi przede wszystkim przez to, że tam nie płaci się za żaden parking, można spędzać długo czas. Jeśli my zwolnimy naszych przedsiębiorców, wprowadzimy im pewne ulgi, o których wcześniej mówiłam. Jeśli będą zwolnieni mieszkańcy z opłaty za parking, będzie łatwiejsza dostępność, to zdecydowanie będzie korzystniej dla wszystkich kupować u państwa w sklepach. Dziękujemy. Pani Joanna sytuacja Wiśniewska. Wierzę, że się naprawdę odwróci. Dziękujemy. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, o czym mówimy. Czy o supermarkecie spożywczym, których jest bardzo dużo i mam nadzieję, że pan Robert Malinowski nie podpisze już żadnej umowy, która będzie do tego prowadziła. Czy mówimy tutaj o sieciówkach typu odzieżowe, sportowe, bo należałoby też zastanowić się nad tym. Był taki pomysł, żeby był w Grudziądzu Decathlon i wszyscy byli zadowoleni, chociaż nie jest to polski market i zapewne nie wszystkie podatki płaci w Polsce. Dziękujemy. Konsultacje społeczne. Pan Andrzej Wiśniewski. No, po pierwsze, wbrew temu, co mówi pan prezydent Malinowski, władztwo miasta jednak w sprawie supermarketów, choćby z racji władztwa planistycznego, jest dużo większe niż zostało to tu powiedziane. No i druga sprawa, że mając jedną z podstawowych zadań w kolejnej kadencji będzie przywrócenie życia na kompletnie zrujnowanej grudziąckiej starówce i w grudziąckim śródmieściu, w związku z czym no jest oczywiste, że jeżeli to życie ma wrócić i jeżeli zastosowane środki, ulgi, zwolnienia dziękujemy. Mają przynieść swój efekt, no to nie mogą jednocześnie być poddawane konkurencji przez dziękujemy. Kolejne sklepy są. Wielkopowierzchniowe. Piotr Żyźniewski, mam pytanie do pana prezydenta Roberta Malinowskiego. Mianowicie pytanie dotyczy ulotki, którą mi dzisiaj wręczono i na tej ulotce widzę, że pan prezydent Malinowski jest kandydatem do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. I moje pytanie jest takie, czy pan przewiduje jakiś czarny scenariusz? Nie dokończy pan tych wszystkich prac, rozgrzebanych inwestycji. Ma pan taką grupę lojalnych, oddanych pracowników, którzy za panem pójdą w ogień, a pan tu jakoś jak spadochroniarz próbuje kandydować do sejmiku? Czy potwierdza pan to, że pan kandyduje do sejmiku? Pewnie dlaczego, tak? I proszę uzasadnić tą decyzję. Robert Malinowski, proszę bardzo. Oczywiście, że potwierdzam. Jestem kandydatem Platformy Obywatelskiej do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Prawo mi nie zabrania, pozwala kandydować, dlatego kandyduję. Uważam, że wszystko jest zgodnie z prawem. Dziękuję bardzo. Z tamtej strony sali nie ma pytań, to może tutaj. Bardzo proszę. Dzień dobry, Marzena Makowska. Ja mam pytanie do wszystkich kandydatów. Tutaj mam przed sobą ulotkę pana Andrzeja Wiśniewskiego, który zapewnia rozwój grudziąckich solanek. Proszę państwa, powstały solanki dzięki panu Andrzejowi Wiśniewskiemu i ja byłam jedynym prywatnym inwestorem, który za kredyt, za poważne pieniądze uruchomiło kawiaretkę. Była przepiękna, było uroczyste otwarcie, przez 2 lata funkcjonowało. Ale nie o tym chcę powiedzieć. Wszyscy państwo mówicie, że będziecie dla przedsiębiorców robić wszystko. 4 lata temu z panią Mariolą Sokołowską były prowadzone rozmowy, pamięta pani, w Izbie Gospodarczej. Było mnóstwo zapewnień. Później były głosowania, ale nie takie, jakie oczekiwaliśmy niestety. A pytanie brzmi, czy pomoc przedsiębiorcom będzie wyglądała tak, jak potraktowana zostałam ja właśnie w Solankach, w cudownej kawiarence Deserlandia, gdzie w przeciągu pół roku podniesiono mi czynsz dzierżawny o 500%. To było pytanie do wszystkich, tak? Tak, pół minuty. Raz jeszcze poprosimy o zegar i pan prezydent Robert Malinowski.
Szanowni Państwo, pomoc dla przedsiębiorców jest instytucjonalna, czyli to musi być samorządowa, to nie może być pojedyncze. W Pani przypadku konkretnym osobą prawną jest spółka i zarząd spółki, którą kontroluje Rada Nadzorcza i żaden prezydent nie powinien się włączać w decyzje zarządów poszczególnych spółek, wyręczać zarządów. To jest wykluczone. Pan Mirosław Roszkowski. Proszę Panią, na samym początku powiedziałem, prowadzę ponad 20 lat gospodarczą, działalność gospodarczą i cały czas prowadzę. Borykam się z takimi samymi problemami jak Pani. Cały czas, również teraz. Cały czas mam podnoszone również i czynsze, i ZUS-y, i podatki, wszystkie jakie tylko możliwe. I z każdym tym, z każdą podwyżką dzieje się coraz gorzej w mojej firmie. Tak? Także proszę Panią, ja Panią doskonale rozumiem. Dziękujemy bardzo. Pani Mariola Sokołowska. Ja uważam, że to co Pani powiedziała to naprawdę jest bardzo bolesne. Bardzo naganne. I zapewniam Panią, że więcej osób gdyby dzisiaj było na tej sali powiedziałoby to samo. Jest to bardzo przykre. Dlatego na pewno to zmienię. Dziękujemy. Pani Joanna Wiśniewska. Naganne. Brawo, jest naganne. Ja bym tutaj polemizowała, dlaczego został ten czynsz podwyższony aż o 500%. Czy miał ktoś tutaj jakiś interes? Bo to tak się po prostu nie dzieje. Ale dlaczego? Żeby panią wyniszczyć? Była pani z kimś skłócona w Urzędzie Miasta? Bo, czy w spółce? Bo to jest... Nie, tego pani nie mówię. Prezes spółki zawarł umowę dzierżawy, która była na tyle dla nas atrakcyjna, żeby wziąć kredyt, pobudować i być tą w nowo powstałym ośrodku. A po pół roku, kiedy powstał obiekt, przepraszam najmocniej, podniesiono nam czynsz o 500% i przy sprzedaży się za głowę wszyscy łapali, że ja to płaciłam. Pani Anna Wiśniewska uzyskała odpowiedź, to teraz pan Andrzej Wiśniewski, proszę bardzo. Proszę Państwa, to jest drastyczny przypadek, ale przecież nieodosobniony. No, jak się traktuje przedsiębiorców. Spójrzcie chociażby na oddaną niedawno marinę. Ja nie dyskutuję już teraz. No jest fajnie, wszystko jest uporządkowane. Przecież ludzie, to powinno być otwarte miejsce, gdzie grudziąc za nie, tacy jak pani Marzena, ale tacy jak inni przedsiębiorcy, mogą prowadzić swoje interesy, mogą na tym zarabiać i tak dalej, bo w przeciwnym razie ta oddana za 40 milionów marina będzie tylko jednym wielkim miejskim kosztem. Dziękujemy jeżeli bardzo. Nie pozwolimy ludziom na tym zarabiać. Mamy kolejne pytanie. Na to się po prostu, nikogo to nie obchodzi. Dziękujemy. Do kogo to pytanie? Do wszystkich kandydatów. Witam, Michał Czepek. Mam pytanie odnośnie naszego szpitala. Wiemy, że szpital jest zadłużony na kwotę 350 milionów. 350 dlatego, że ostatnio była refundacja ze środków unijnych, od Urzędu Marszałkowskiego na wybudowaną już psychiatrię. Ale moje pytanie jest takie. Szpital w ostatnich latach na działalności operacyjnej przynosił zyski. Amortyzacja w wysokości 35 milionów rocznie, bo szpital jest nowy, wart ponad miliard złotych, stąd właśnie taka amortyzacja oraz budowa nowych oddziałów za ponad 150 milionów złotych spowodowały właśnie, że dług jest taki, a nie inny. I teraz pytanie do wszystkich kandydatów, w jaki sposób chcielibyście Państwo poradzić sobie z tym długiem, czyli rozwiązać kwestię zadłużenia szpitala, przypominając, że na działalności operacyjnej przynosi on zyski. To tym razem zacznijmy od pana Andrzeja Wiśniewskiego. Ja może, szpital rzeczywiście może być instytucją dochodową, ja mam nadzieję, że będzie, dlatego ja bym się specjalnie długiem szpitala aż tak bardzo nie przejmował, mimo że jest on wielki. Mnie interesuje na przykład coś innego. Jak to się dzieje, że szpital otrzymał kolosalne, potężne pożyczki ze strony spółki Grudziąckie Inwestycje Medyczne i chciałbym poznać, może dzisiaj będzie okazja, żeby poznać, czym te pożyczki zostały poręczone. Chciałbym skorzystać z możliwości zadania pytania, czym poręczono te pożyczki, które spółka bez majątku udzieliła szpitalowi. Pani Anna Wiśniewska, bardzo proszę. Ja wielokrotnie mówiłam o tym, że to jest przepiękny szpital na miarę całego województwa. Bardzo się z niego cieszę i myślę, że teraz... Pani wie na pewno bardzo dobrze i będzie mogła się na pewno jeszcze wypowiedzieć, bo wiem, że Pani chce zadać pytanie. Warto teraz skupić się na tym, jak go promować w tej Europie, żeby ściągać tutaj właśnie pacjentów z całej Europy, skoro jest on na poziomie Europy. Może jakiś konkretny oddział?
to jest pani, która najlepiej o tym wie i między innymi na tej sali, więc myślę, że na pewno będzie pomocna. Dziękujemy bardzo. Pani Mariola Sokołowska, proszę. Pan radny Michał Czepek zadał pytanie, na które sobie sam umie odpowiedzieć, ale jeżeli pan nie wierzy w siłę swojego prezydenta, no to cóż ja mogę powiedzieć? Jeszcze raz plan naprawczy. Dziękujemy. Pan Mirosław Roszkowski. Ja oczywiście, nie wiem czy mnie słychać. Ja oczywiście rozumiem o czym pan mówi i odpowiem panu na przykładzie. Szuka pan lekarza dla ciężko chorego i szuka pan pewnie najlepszego specjalistę. Znajduje go pan takiego i co? Pyta pan w jaki sposób on będzie przeprowadzał operację? Skomplikowaną jakąś? Czy pana to interesuje? Nie. Znajduje pan specjalistę i musi pan w pełni mu zaufać, że on jest w stanie to zrobić. A nawet jeżeli panu to szczegółowo wytłumaczy, to nic to panu nie da. I kropka stawiamy. Dziękujemy bardzo. Robert Malinowski, bardzo proszę. Szanowni Państwo, no czas najwyższy, tak, szpital 350 milionów, 212 milionów są to kredyty inwestycyjne, 150 milionów na wybudowanie, 62 miliony na wyposażenie i są to kredyty spłacane z działalności bieżącej. Pozostałe zobowiązania skąd się biorą, proszę Państwa? Biorą się z tego, że mamy kilka, ja mówię o 31 grudnia, bo na dzień dzisiejszy mamy więcej nadlimitów, które nie są spłacane. Szpital obsługuje 440-tysięczny rejon. To nie tylko Grudziądz, to są również cała północno-wschodnia część województwa i inne województwa. W innych miastach, Bydgoszcz, Toruń, są szpitali, kilka szpitali jest, kilka. U nas jest tylko jeden, tylko jeden. Ale jeszcze odpowiem na to pytanie, grudziądzkie inwestycje medyczne. To nie tylko są w Grudziądzu takie inwestycje, taka spółka, która obsługuje inwestycyjnie szpital. To jest odpowiedź, przepraszam, na pytanie pana Wiśniewskiego, tak? Jest, czym jest to poręczone? Poręczone jest gruntami, na których stoją te budowle i wybudowanymi budynkami, które są w tej chwili własnością grudziąckich inwestycji medycznych, dzierżawioną przez szpital. Jest to bardzo, bardzo proste działanie operacyjne, które jest się sprawdza. I dziękuję Państwa. Ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie. Bardzo proszę. Ale personel nie jest zestawiony. Moje nazwisko Rafał Nadolski, jestem członkiem Kongresu Nowej Prawicy. I tak przysłuchuję się tej debacie i przede wszystkim na początku chciałem podziękować Radiu PIK za to, że doprowadziło do takiej debaty, bo żadne lokalne media nie mają odwagi, żeby coś takiego zorganizować. Ja mówię o debacie, nie o ustawce, proszę panią. W związku z tym pytanie jest następujące. Jak słucham pana Malinowskiego, można odnieść wrażenie, że jest takim Leonidasem z filmu 300. Mówił pan, że będzie teraz się interesował mieszkańcami oraz miastem. Co pan robił do tej pory? Gdzie pan był w tym momencie? Proszę bardzo. Robert Malinowski. Tak, oczywiście przeinacza pan. Ja nieustannie się interesuję mieszkańcami, nieustannie się z nimi spotykam. Jeżeli nie codziennie, to na wielu imprezach i kulturalnych, czy sportowych. Szanowni Państwo, takie spotkanie jak dzisiaj, to rzeczywiście z Państwa jest dosyć sporo i jest to przyjemność. Natomiast nieustannie się spotykałem, spotykam i będę spotykać. Dziękuję bardzo. No dobrze, jeszcze no to jeszcze jedno pytanie. Z tej strony, z tamtej było ostatnie, teraz z tej strony ostatnie i musimy, proszę Państwa, kończyć powoli. Ja Małgosi oddam moje pół minuty albo 13 sekund. Jeśli pani chce oddać, to nie ma problemu. Tak? Ja tylko chciałam zapytać pana prezydenta, byłego prezydenta Andrzeja Wiśniewskiego, bo jak pamiętam jego pana kampanię na prezydenta w białym szlafroku w Solankach i dwa lata później jako rotarianka zwiedzałam te Solanki i byłam w piwnicy i wszyscy, a było nas ponad 20 osób, byliśmy przerażeni stanem technicznym. Czy pan, panie prezydencie, dzisiaj kandydując na pana, na stanowisko prezydenta ma zamiar zrobić coś, co uzdrowi ruinę pod tytułem Solanki. Minuta, bardzo proszę. 8 lat zarządzania przez pana prezydenta Malinowskiego być może doprowadziło do takiej ruiny, że zrobić się nic nie da. W związku z tym zapewniam tylko jedno. My do zagospodarowania Solanek i do koncepcji, którą mieliśmy w roku 2006, oczywiście wrócimy. Natomiast czy tam jeszcze cokolwiek po 8 latach
rządów pana Roberta Malinowskiego jest jeszcze coś, co można naprawić? Tego szczerze mówiąc dzisiaj nie wiem. Odpowiem pani niedługo po wygranych wyborach. Brawo! Proszę państwa, już ja wiem, że wszyscy, jeszcze jest większa liczba osób chętnych, ale tu już naprawdę musimy powoli kończyć, ponieważ pani zgłaszała się od samego początku, a że była na środku, to ani mikrofon Magdy Jasińskiej, ani mój nie sięgał, więc dajmy teraz pani możliwość. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pana Roberta Malinowskiego, bo niestety nie chciałabym wywodów akademickich słuchać, więc liczę na praktyczne rozwiązanie. I tylko do pana. I w jaki sposób zamierza pan skomunikować miasto ze szpitalem, który bądź co bądź jest na obrzeżach, a korzysta z tego szpitala, kilkaset osób jest przyjmowanych dziennie do szpitala i kilka tysięcy osób przyjeżdża do tego szpitala. Szanowni państwo, oczywiście komunikacja miejska powinna funkcjonować i funkcjonuje w tej chwili autobusowa. Staramy się w programie pod tytułem, powiedziałem, Projekt Grudziądz, mamy komunikację niskoemisyjną do szpitala, czyli tramwajową i to jest również przewidziane pociągnięcie linii tramwajowej z miasta do szpitala. Uzależnione jest to od szczegółów programu operacyjnego naszego województwa, a dokładnie od dopłaty unijnej, czy będzie 85%, czy nie będzie. Do tej pory taka możliwość była. I wtedy te 15% miasto będzie stać. Możemy również to spowodować, żeby były niższe koszty autobusami elektrycznymi lub autobusami hybrydowymi, czyli elektryczno-spalinowymi. Takie, które pokazywaliśmy państwu nad Wisłą. To moim zdaniem, jeżeli będzie rozwój transportu miejskiego, to w pierwszej kolejności powinien być skierowany właśnie do szpitala. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy państwu. Dziękujemy kandydatom.